Witam serdecznie. Tak sobie pomyślałem, że w okresie oczekiwania na święta Wielkiej Nocy mogę nieco bliżej przyjrzeć się wielkanocnym tradycjom i spróbować odnaleźć w nich jakieś ciekawe tematy. Kulinarne głównie, ma się rozumieć. Każde święta bowiem mają jakąś swoją specyfikę i mniej lub bardziej lokalne tradycje. Jako że ostatnio sporo się mówi o Warmii i Mazurach i mówi się co prawda z zupełnie innego powodu, ale ja także wpiszę się w ten nurt i spróbuję zachęcić Państwa do upieczenia na święta mazurka. Jak sama nazwa wskazuje, wypiek ten związany jest z tym regionem, ale już wieki temu rozprzestrzenił się na cały kraj. I w zasadzie wcale się temu nie dziwię. Jest to ciasto bardzo proste w upieczeniu, posiada bardzo wiele możliwości modyfikacji, ale to, co najbardziej mi się podoba w mazurkach, to jest ich zdobienie. Formy graficzne, jakie spotykamy na pieczonych na Wielkanoc i nie tylko o mazurkach, to niejednokrotnie prawdziwe dzieła sztuki. Chyba nie ma drugiego tak wdzięcznego połączenia sztuki kulinarnej i sztuki jako takiej. Oczywiście z racji tego, kiedy pieczone są zazwyczaj mazurki, dominują motywy świąteczne i wiosenne. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to dzieła artystyczne na jakikolwiek temat. Czekam więc na pierwsze ciasto z kopią obrazu Leonarda da Vinci, czy może objawi się gdzieś jakiś wielki mazurkowy malarz, którego dzieła oglądane będą w muzeach za 500 lat. Zapraszam więc do zabawy z mazurkami na święta, bo to zabawa prosta i dająca ogromnie wiele satysfakcji i radości. A radości, jak wiadomo, nigdy za wiele. Dlatego też tej samej radości i satysfakcji życzę z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet wszystkim paniom, które goszczą na naszym kanale. Niech Wam ciasta zawsze wyrastają wielkie, puszyste i pachnące. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia.